W tym filmie chciałabym Wam powiedzieć, co tak naprawdę mówią nam liczby, co reprezentują. Zapiszę pewną liczbę. Dajmy na to 25. Zapiszę 25. 5 jest na miejscu jedności, 2 jest na miejscu dziesiątek. O co w tym chodzi? Jeśli oglądałeś poprzednie filmy, to zapewne już wiesz, że 25 można zapisać inaczej, że to są dwie dziesiątki, bo dwójka jest na miejscu dziesiątek, czyli są dwie dziesiątki. Dodać. Piątka jest na miejscu jedności, czyli mamy 5 jedności. 5 jedności. Narysowałam tutaj specjalnie wcześniej taki bloczek składający się z 10 części. To jest jedna dziesiątka. Tutaj mam bloczek składający się z jednej części. To jest inaczej jedna jedność. Mogę z nich skorzystać i za ich pomocą przedstawię liczbę 25, którą tutaj napisałam. Muszę sobie skopiować ten bloczek. Skopiuję jedną dziesiątkę. Wkleję. Tu mamy jedną dziesiątkę. I jeszcze raz druga dziesiątka. Mamy dwie dziesiątki i do tego należy dodać 5 jedności. Dodamy do tego 5 jedności. Teraz skopiuję jedności. Wklejam 5 jedności. Za pomocą tych bloczków przedstawiłam liczbę 25. Tu mam dwie dziesiątki, czyli 20. Części, dodać 5 jedności, czyli dodać 5. Zapiszę to, co powiedziałam, czyli 25, liczbę 25 zapisałam jako sumę dwóch liczb. Zapisałam, że to jest 20, bo dwie dziesiątki, czyli 20 części, dodać 5. 5 jedności, czyli 5. 25 to inaczej 20, dodać 5. Przypominam, że piątka jest na miejscu cyfry jedności, tu mamy jedności, a dwójka jest na miejscu dziesiątek, tu mamy dziesiątki.